Na początku gry wybieram sobie naszą postać. Tu ile? 8 postaci, ta jest najnowsza. Ja jej oczywiście niestety nie mam odblokowanej, bo kosztuje chyba 12 tysięcy tych pieniążków. Także no niestety. Przeważnie gram tym hopem. Też sobie nim teraz zagram. No i wybieramy miejsce respawnu naszego. Te żółte tutaj pola są oznaczone jako high loot. Czyli no przeważnie jest tam coś dobrego, może znaleźć. No i przeważnie też tam dużo ludzi startuje, co oznacza tyle, że bitka, lecimy na Shadow Jade Mine. Oczywiście tutaj jeszcze mamy takie jakby kwestiki tylko na aktualną grę i one kosztują tutaj jakieś pieniążki. To się dostaje randomowo, nie wiem za co, ale weźmiemy sobie, żeby zadać 2000 damage'u i dostaniemy 1000 punkcików do Battle Passa naszego. No i dobra, spawnujemy się, no i wiadomo, jak w każdym Battle Royale. Mamy oczywiście jak najlepszego loota, jak najlepszych itemów. Mamy Longsworda, czyli moją, powiedzmy, że ulubioną broń. Z git. O, a tutaj mamy złoty lucik, więc ja bym chciał po niego sobie pójść. Bo to oznacza, że będzie, może tutaj być coś fajnego. O, fioletowy spear, fajnie. Dobra, idę szukać jakiegoś armorka fajnego. Przydałby się jakiś niebieski chociażby. Dobra, namierzyłem niebieski armorek, także lecimy po niego. Jeszcze w ogóle nie widziałem żadnych przeciwników, a to dziwne, bo tutaj dosyć dużo ludzi leciało, ale nigdzie nikogo nie ma. Chyba namierzyłem pierwszego przeciwnika. Gdzieś tutaj go słyszałem. Biegał tu, pewno. Pewny. Drzewo przed? Nie. Przecież po drzewach można skakać, tak co? O, pyk, pyk. Mogę sobie obserwować jak jastrząb. No ale nie ma nikogo. Dobra, to idę lutować dalej. Mamy tu też różne questy do podniesienia. To jest akurat bounty, czyli mamy zabić jakiegoś gracza, który jest oznaczony na mapie. Okej, okay. Będziemy musieli tam iść, także może po drodze go spotkam. No i lutujemy. Jak to w Battle Royale'ach, nie? Ogólnie z plusów gierki to movement mi się bardzo podoba, bo można wejść tutaj totalnie na wszystko, wdrapać się. I grappling hooki też są spoko, bo można nimi dużo szybciej podróżować niż normalnie. Pa, pyk. No nie trafiłem sobie akurat, ale można pyk w drzewo. Często też się tego używa podczas walki na przeciwnikach, bo to na pół sekundy tak jakby stunuje. Wtedy jest free targeting. No i my się przyciągamy też wtedy do przeciwnika, nie? Więc to jest spoko. Dobra. Oj, o, jest pierwszy przeciwnik. Dobrze. Pyk. Pyk, pyk, pyk. A to bombasek chyba jakiś jest. Dobrze, zabity pierwszy przeciwnik. Mamy to. Też miałem niebieski armor. Nawet nie zwróciłem uwagi. No, no okej. Jeżeli chodzi o bronię, to całkiem dobre bronie złapałem, bo mam dwie fioletowe bronie, Spira i Daggera. Tak, akurat bronie są całkiem git, ja jeszcze lubię osobiście Longsworda. No, a jeżeli chodzi o minusy gierki, to kurde, ten system walki jest ciężki, wymagający na pewno, trzeba się go nauczyć, żeby ogarniać co i jak. Wraz z pierwszym przeciwnika gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. O, tutaj jest. Dobrze, 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 dobrze. Okej. Okej. Kurde, ale popsułem. Będzie ciężko wygrać z nim. Ale jesteśmy lepsi oczywiście. Także chłop miał też spira fioletowego. Oczywiście są też skinki do różnych broni. To sobie zamienimy. No i tyle, uleczymy się na szybkości. Także już mamy dwa kilki. Uleczę się szybko i lecimy dalej. A moja postać ma też takiego jednego fajnego skilla, że w sensie takie jakby combo, że kliknę V-kę, czyli mojego ulta, który się tam ładuje dużo dłużej niż normalny skill pod F-ką. I to działa na takiej zasadzie, że jak kliknę ulti i później zacznę strzelać F-ką, to są takie firebole. Mogę tam chyba z 5 fireboli wypuścić, to robi całkiem duży damage i unieruchamy później. Mam nadzieję, że będę miał okazję to pokazać, to zaprezentuję. Tam jest coś fioletowego. Ale to jest pistolecik. Ja nie lubię pistoletów. A tutaj walczę tylko wręcz. O, mamy legendarny lucik i co by panie fajnego? Nic
A i koniec końców nie zrobiłem tego questa na zabicie gracza, także weźmiemy sobie nowego. O, i tam mamy jakiegoś chłopa. O, biegnie, biegnie, biegnie. Oprze. Jak mnie widział? Chyba tak. Ale nie mam. O kurde, ten towar ma. O Jezu. Dobra. Ale to popsułem, kurczę. Mogłem tu dużo lepiej zagrać. Ale uleczymy się. Chłop jest dobry, lepszy ode mnie. Więc prawdopodobnie to przegram. O kurde, dobra. Gdzie? No, Swordy go upi, niestety. Aktualnie teraz też w gierce trwa event, gdzie możemy sobie zdobywać takie ciasteczka właśnie za różne questy albo tam za zajęcie któregoś miejsca w gierce i tutaj są jakieś takie nagrody. Oprócz tego mamy jeszcze Battle Passa in-game. Pyk. Możemy sobie sklejmować. Wyścigi w Battle Passie też mamy, zrobiłem akurat daily. O, mam 28 level konta. No i mamy coś takiego, ale z tym... Aha, mogę tego użyć, okej. Okay. Dostaję 112 Spectral Silków oraz 4 ciasteczka. Spectral Silki to jest coś takiego, że możemy to w dużych ilościach, później jak tego dużo mamy, to możemy na przykład na takiego fajnego skinka to wymienić. Ale to potrzeba 98 tysięcy, ja mam na przykład dopiero 4 tysiące, także nie grozi mi na razie wymiana. No, i to co, widzimy się w nextiku.